To nowa para z Sanatorium Miłości. Wpis sugeruje, że coś jest na rzeczy. A to by była sensacja. Czyżby dwójka seniorów, uczestników programu Sanatorium Miłości? Asia Dyrakcz z 5 edycji i Andrzej Sikorski z 4 edycji, została para? Nic ku temu nie stoi na przeszkodzie. Bo jeszcze niedawno byli singlami. Asia i Andrzej pokazali na swoich profilach na Instagramie wspólne zdjęcie, okraszając je domownym wpisem. Andrzej to uczestnik 4 edycji programu Sanatorium Miłości, dawny plikarz stolecznej Legii. W programie poznali inną seniorkę, Monikę ze Szczecina. Wydawało się, że tej parze uda się stworzyć stały związek. Ale jednak odległość rozdzielaca tych dwoje okazała się przeszkoda nie do pokonania. Monika przyznała w wywiadzie, że bardzo się z Andrzejem lubia, ale raczej się jedynie przyjaźń i sympatia. Wygląda na to, że teraz Andrzejowi wpadła w oko inna piękność po 60 roku życia. Joanna z 5 sezonu Sanatorium Miłości. Joanna Dyrkacz mieszka w Warszawie. Jest niezwykle urodziwa, inteligentna kobieta, pracująca jako modelka. Jak informuje na swej stronie internetowej, jest kobieta renesansu z futurystycznym i holistycznym podejściem do życia i zdrowia. Po 40 latach życia w USA, 20 lat w Chicago i 20 lat w Nowym Jorku, zdecydowałem się wrócić do mojej ojczyzny Polski i kontynuować działalność filantropijną. Mam 65 lat i jestem u szczytu życia, tworząc i pracując nad wieloma projektami poświęconymi pomocy ludzkości. Asia i Andrzej spotkali się i zamieścili własnie w swych mediach społecznościowych wspólne zdjęcie podpisane bardzo tajemniczo, szukaj a znajdziesz. Mówi przysłowie. Ciekawe, czy faktycznie leczy ich coś więcej niż sympatia i znaleźli. Kropka Milost poza sanatorium? Wpis brzmi na tyle obiecująco, że fani programu z seniorami mogą mieć taką nadzieję. Uczestniczka Sanatorium Miłości wystroiła się na randkę i w przeswitująca kieckę. Internauci grzmia, że tak nie wypada. Maja rację. Seniorzy z Sanatorium Miłości odważnie o życiu intymnym. Co myśla o seksie przed ślubem? Sanatorium Miłości. Anita zdradza szokujące sekrety z życia. Mówiłam, że odkrycę sobie gaz. Wolałaby się nie urodzić.